Bardzo fajna seria, ja się zaczytałem, więc lecimy. Kasjerzy w Żabce wiedzą, że przychodząc tam 30 raz nadal nie masz aplikacji, ale musi zapytać, bo można dostać karę. W Seforze musimy wam dawać tyle próbek, perfum, ile tylko chcecie. Wystarczy po tej zapytać i jesteśmy zobowiązani wam ją dać za darmo. Ciekawe, czy coś jest o attitude. W elektromarketach nie mają pojęcia na temat sprzętu, płacą im jedynie za sprzedaż ubezpieczenia, dlatego tak namiętnie je wciskają do każdego sprzętu. No, to się potwierdza, chociaż czasami wydaje się, że jest dedykowana osoba do danej marki. Ja mogę powiedzieć o budżetówce. Większość stanowisk od kierowniczych w górę jest obsadzonych po znajomości, nawet bez kompetencji. Ale to się w sumie w każdej firmie przejawia, że zawsze są takie komentarze. W kinach bardzo rzadko jest świeży popcorn. Na koniec dnia resztki są zbierane do worków i następnego dnia dosypywane do świeżego popcornu, żeby dopełniać maszyny. Na czasy też leżą tygodniami. Czyli co? Swój własny prowiant wnosimy. Kanapki na stacjach benzynowych są przygotowane pod wysokim rygorem sanepidowym. W lodówkach leżą max 7 godzin i są wymieniane na nowe. O, wow. W Biedronce jak mięso traci ważność, to jest przekładane w nowe opakowanie z nową datą ważności. Zdarza się też, że mięso pakowane próżniowo ma faktycznie mniejszą wagę niż na opakowaniu. Dramat. Może nie polska firma, a niemiecka z biżuterią. Różowe logo. Pracownicy muszą codziennie ubierać biżuterię ze sklepu, żeby dodatkowo reklamować produkt. Później wszystko metkują i wraca na sprzedaż. Jeśli zamówicie frytki bez soli, to na pewno dostaniecie gorące i świeże, bo muszą je zrobić na świeżo. A to słyszałem o tym w McDonald's. To jest ta legenda. Tak samo jak o tej bułce, która ma tabletkę od dołu. Nie mogę, bo podpisałem umowę o zachowaniu poufności. Tyry, 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 tyry. W największej drogerii w Polsce, jak przychodzi się do pracy, to zapisuje się w zeszycie, co się ma w torebce. Kasę też. Przy wyjściu sprawdzają, czy się nic nie ukradło. No to też jest logiczne, jak jest tyle ludzi, dostęp do kasy otwartej. W GES jest nakaz podchodzenia do każdego, więc nie ma co brać pracowników za natrenek, po prostu musimy. A, słabo. To jest śmieszne. Na magazynach, firmach kurierskich rzuca się paczkami dla beki. No to wszyscy z nas mogą to poczuć, jak czasami dostaliśmy pudełka. O, to jest w ogóle dla mnie game changer, że pizza średnia i duża jest robiona z tej samej ilości ciasta. Pff. Skrojenie i uszycie sukni ślubnej zajmuje max 2 dni, plus ozdabianie ręczne, zależy od detali, kolejne 2-3 dni. Poprawki na sukni to może pół, może jeden dzień pracy. Każą zamawiać rok wcześniej, to ściema. No tak, ale co jeżeli byłoby 7 osób, które chciałyby w przeciągu 2-3 dni, no to wtedy ta krawcowa by się nie wyrobiła, więc może rok to za dużo, ale to chodzi chyba o ten zapas czasowy, żeby to terminy się jakoś nie nakładały. Jak dzwonisz z jakimś problemem na infolinię, a konsultant nie umie ci pomóc, to mówi: proszę poczekać 2 minuty, sprawdzę, a tak naprawdę wycisza mikrofon na 2 minuty i gra w pasjansa. A jak zdobywa tę wiedzę? Pracowałem miesiąc przy taśmie z buraczkami gotowanymi, które są pakowane próżniowo. Pakowaliśmy buraczki normalne i bio, przy tych bio była tylko zmieniona etykieta, a buraczek ten sam. No, wydaje mi się, że to też jest na logikę. No moim zdaniem zawsze te rzeczy bio, które są droższe, są dla ludzi, którzy po prostu chcą więcej zapłacić. I tyle. W marketach kupując cokolwiek zawsze warto sięgnąć do tyłu. Produkty na pewno będą miały dłuższą datę ważności. No i to jest prawda, to już mnie moja mama wyszkoliła z tym, że warto sięgać tam dalej. No bo wiadomo, że jest osoba, która sprawdza metki, która sprawdza terminy ważności i produkty ustawia tak terminem ważności, tak? Że jeżeli się nie sprzedają, to muszą wyrzucić. Zamawiając na Amazon wystarczy znaleźć zakładkę Warehouse i kupić produkt nawet 70% taniej, mający tylko inne lub zniszczone opakowanie. Super. No, ale to też jest outlet w różnych sklepach, na przykład w IKEA i też tam można fajne promocje złapać, tylko że rzeczywiście opakowanie nie jest oryginalne albo uszkodzone. Bądźcie mili dla kogoś, kto wam wozi jedzenie. No. W sieciówce Diverse na wejściu jest licznik wyjść i byliśmy rozliczani ze stosunku paragonów do klientów. Jak zamówicie mrożoną kawę w Starbucksie, poproście o mniej lodu, to dostaniecie więcej napoju. Super. W przedszkolach, w których pracowałam, oszukiwano dzieci i rodziców z dietą, z jadłospisem też. Jeszcze nam kazano kłamać na ten temat. Powiem wam, że w życiu nie przeczytałam tylu komentarzy pod jednym filmem, ale wow.